Oto nasz Bóg, nasz jedyny Pan. Jego dziś chcemy tutaj przede wszystkim przywitać. Ale również witam was wszystkich, drodzy zebrani. Cieszę się, że jesteśmy w tak licznym gronie. A może usiądźmy na moment, będziemy później troszeczkę dłużej stać. Raz jeszcze, kochani, już teraz na siedząco, witam was bardzo, bardzo serdecznie, wszystkich przybyłych w tym szczególnym dla nas dniu. Wiecie dlaczego szczególnym? Dlatego, że świętujemy dziś, obchodzimy dziś wielką rocznicę. Rocznicę stulecia istnienia tego zboru. Ależ to brzmi, nie? Stulecia. A również 30-lecia tejże kaplicy, w której się zgromadzamy. Wielki to dla nas dzień, wielki to dla nas święto. Więc tym bardziej cieszę się, że w tak licznym gronie jesteśmy. I cóż, witam wszystkich was zebranych, zbór, witam gości, którzy nas zaszczycili. A może i tych, którzy po raz pierwszy są na tym miejscu. Jeśli tacy są, którzy po raz pierwszy dziś są na tym miejscu, witam was bardzo szczególnie. I chociaż, kochani, cieszę się z obecności każdego z was, was wszystkich, to jednak niektóre osoby chciałbym wyjątkowo podkreślić, przywitać. Gościmy pośród siebie w zastępstwie pana burmistrza, który miał być, pana Ireneusza Stańka, sekretarza miasta. Witamy go bardzo, bardzo serdecznie. Cieszymy się, że biskup naszego kościoła znalazł czas dla nas i jest pośród nas. Witamy brata Marka Kamińskiego. I już bez wymieniania konkretnych nazwisk witam pastorów okolicznych zborów, może nawet nie tylko okolicznych, bo i z dalsza widzę. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że chcemy wspólnie razem świętować ten dzień. Kochani, kiedy tak zastanawiałem się nad tą dzisiejszą uroczystością, kiedy tak myślałem, jaki ona powinna mieć charakter, jaki ma mieć cel, moje myśli pobiegły do podobnego święta, może nie w sensie rocznicy, ale również dużego święta, które było kiedyś w Izraelu za czasów króla Dawida. To druga Księga Kronik opisuje to wydarzenie. I kiedy wczytywałem się w ten tekst, w ich obchody, ich uroczystości, znalazłem tam tekst, w którym Dawid nakreśla cel i ich kierunek, ich uroczystości. I określił to dokładnie tak, zacytuję dosłownie. Ażeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana Boga Izraelskiego. I to jest dzisiaj również celem dla nas. Chcemy wspominać i chcemy wychwalać, wielbić, dziękować, bądź być wdzięcznymi Bogu. Wiecie, to są dwa kluczowe słowa na dziś. Wspominanie i wdzięczność. Ale te dwa słowa, kiedy zestawić ich razem, rodzą trzecie. A to trzecie to jest nadzieja, może trafnie bym powiedział wiara, pewność. Wiecie dlaczego? Bo jeśli z wdzięcznością patrzymy wstecz, na to, co Bóg czynił przez te lata, kiedy wspominamy tych wszystkich dziesiątki osób, które przez lata tego czasu zostały zbawione, zostały dotknięte Bożą mocą, przeżyły uzdrowienie, przeżyły chrzest w Duchu Świętym. Kiedy to wszystko wspominamy, kiedy wiemy, co Bóg czynił pośród nas, to też możemy z ufnością, wiarą patrzeć w przód. I to jest to trzecie słowo, wiara, że Bóg będzie dalej z nami. Ale chcę podkreślić głównie te dwa, wspominanie i wdzięczność. Moi drodzy, i choć dzisiaj jest wiele zacnych gości pośród nas, bardzo się cieszę, że jesteście, ale chciałbym, aby najważniejszym był sam Jezus Chrystus. I Jego chcemy przede wszystkim witać, Jego chcemy wielbić i naprawdę Jego chcemy tutaj adorować najbardziej. Pozwólcie, że wrócę na chwilkę do tej uroczystości za czasów Dawida. Dawid swój lud, który tam był zebrany, zachęcał pewnymi słowami. Dawał im pewne rady, zachęty. I ja chcę zacytować to dla nas, bo myślę, że jest nam to bardzo bliskie. Wspominajcie cuda Jego, których dokonał. Dziwne dzieła Jego, wyroki ust Jego. On, Pan, jest Bogiem naszym po całej ziemi. Wspominajcie powieki przymierze Jego. Śpiewajcie Mu i grajcie. Opowiadajcie o wszystkich cudach Jego,
Chlubcie się świętym Jego imieniem. Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale Jego, wśród wszystkich ludów o cudach Jego, gdyż wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. I moi drodzy, zgodnie z tym tekstem, właśnie będziemy dziś to czynić. Będziemy wspominać, będziemy opowiadać Boże dzieła, ale też będziemy grać i śpiewać dla chwały naszego Pana. I ten tekst, ten urywek tego tekstu kończy się takim fajnym akapitem. On opowiada o tym, jak lud zareagował, jak zebrani zareagowali. I do tego was dziś zachęcam, abyśmy zareagowali tak samo. A brzmi tak to. I powiedział cały lud amen i chwalił Pana. Amen. Amen. Takim kluczowym słowem, słowem z Biblii, które mi towarzyszy, kiedy myślę o przyszłości, jest słowo z 5 Księgi Mojżeszowej, 8 rozdział, werset 2. Brzmi tak. Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat. Pozwólcie, że przeczytam już po naszemu. Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez ponad 100 lat. Albo 30 lat, bo dwie rocznice dziś obchodzimy. Kochani, 30 lat, czy tym bardziej 100 lat, kawał czasu. Iść tak długo, można się zmęczyć, nie? Nawet zadyszki można złapać. I takie chwile przez lata historii tego zboru też się przytrafiały. Ale kochani, jedne z najpiękniejsze, że Pan jest zawsze z nami. Był, jest i będzie z nami. Że Pan nam błogosławi. Że Pan otwiera wciąż przed nami, jak mówi psalmista, miejsca przestronne. Wiecie, kiedy ja patrzę na ten miniony czas, tych 30 lat, to powiem w ten sposób, że przede wszystkim widzę Bożą łaskę, Bożą wierność, ale też widzę ludzi. Widzę ludzi. Dlatego, że bez ludzi tego by nie było. Bez ludzi, którzy się angażują, którzy tworzą ten zbór, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Dlatego, kochani, też jest takie powiedzenie, że porażka jest sierotą, a sukces ma wielu ojców. I powiem, że dziś te ławki są zapełnione ojcami. Dlatego, że jesteśmy autorem wspólnie tego sukcesu, który dziś oglądamy. I mam wrażenie, że czujemy się częścią czegoś większego niż sami jesteśmy. Bo budujemy Kościół, budujemy Boże Królestwo, budujemy wspólnotę ludzi zbawionych, odkupionych, wspólnotę tych, którzy tworzą ten Kościół. Czy doskonałych? Wiemy, że nigdy nie ma doskonałych. O różnych temperamentach jesteśmy, o różnej wrażliwości, o różnych poglądach. Ale jakże piękne jest to, że łączy nas jedno, krew Jezusa. Że jesteśmy razem, że mamy wspólny cel. Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 30 czy 100 lat. Cię 30 lat, choć dużo, jeszcze jakoś ogarniam. Bo 30 lat temu, jak ten zbór powstawał, byłem nastolatkiem. Cośkolwiek tu próbowałem, też może pomóc. Coś pamiętam, sporo pamiętam. Ale 100 lat to już jest dla mnie abstrakcja. To już trudno mi sobie to wyobrazić. Ale kochani, z tym większym szacunkiem chcemy podchodzić do tych, którzy ten zbór zakładali. Choć ich nie pamiętamy, choć ja ze względu na wiek nie mogę ich pamiętać, nie mogę ich znać, ale z tym większym szacunkiem chcemy ich dziś wspominać, bo oni stworzyli fundament, podwaliny, na których my dziś budujemy. Fundament, na którym my dziś kontynuujemy tą budowę. Czy chcecie posłuchać o historii tego zboru? Wierzę, że tak. Ja sam chcę posłuchać, choć sporo wiem. Kochani, zapraszam tutaj naszego pastora seniora, brata Michała Hedzika, a zaraz później brata Mariana Proszyka. Na zlecenie pastora miałem przygotować krótki rys historyczny i uczyniłem to, ale z powodu moich problemów z wymową poprosiłem
pastora pomocniczego, diakona Arkadiusza Duchniaka, aby ten mój list, który przygotowałem, odczytał. Był łaskaw przyjąć i za chwilę go tu poproszę. A ja, korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować biskupowi za zaangażowanie całego Kościoła w modlitwę o mój stan zdrowia. Chciałbym podziękować prowadzącym kongresy za pamiętanie o mnie w modlitwach, bo docierały do mnie wieści o tym, że na kongresach jego uczestnicy pamiętają o mnie. Dziękuję, bracie Piotrze, dziękuję wam, bracia. Chciałbym także podziękować wszystkim obecnym tu pastorom, bowiem sami mówicie, że modlicie się o mnie w waszych zborach. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Zapytacie być może, co się stało. Sam nie wiem, co się stało, że w ubiegłym roku nawiedziła mnie ta przypadłość. I kiedy będąc na szczegółowych badaniach w szpitalu, był już ode mnie, pytałem: Panie, dlaczego to się stało? Dlaczego niejako odebrałeś mi sens mojego życia, a którym było zwiastowanie swojego słowa? Mówię: Panie, że warto dać żyć bez takiej możliwości. I wówczas zmór o tym mnie, Pan przemówił do mnie podwójnym słowem. Oba pochodzą z księgi Hioba. Oto sam wiem, podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosimy twoje słowa, a uginający się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość. Ponieważ ciebie to dotknęło, trwożysz się, bo faktycznie tak było. A drugie słowo z tej samej księgi, 8 rozdział, wiersz 21. Jeszcze napełni śmiechem twoje usta i twoje wargi radosnym okrzykiem. I to są te słowa, z którymi chodzę, noszę w sercu i oczekuję. A zapytacie: przecież modliłeś się o chorych. A czy przestałeś wierzyć w to, że mógł zamiar? Nasze indywidualne przeżycia nie mogą zasłonić prawdy Bożego Słowa. I znowu zbór o tym wiem, bo mówiłem. Ale tam jakby w szpitalu, w godzinie największego kryzysu na moich oczach wydarzył się cud. Ja zostałem przyjęty w środę, a gdzieś w czwartek wieczorem przywieziono człowieka, pewnie był
nieprzytomny, bo gdy go położono, leżał i tylko wzdychał i stękał. A ponieważ byłem po punkcie, nie mogłem spać ze względu na problem z bolesią kręgosłupa. I słysząc to jego wzdychanie, gdzieś w środku nocy modliłem się, westchnąłem do Boga. Boże, jeszcze tylko tego brakowało, żeby ktoś obok mnie na moich oczach umierał. I z tym zasnąłem. Rano w niedzielę ten człowiek zerwał się, rozgląda się dookoła i zaczyna krzyczeć. Ja widzę, ja widzę, ja widzę. Pytam, Panie, co Pan widzi? O, wszystko widzę. A przedtem było inaczej? Tak. Od 4 lat byłem niewidzący, byłem ślepy, ale dzisiaj rano otworzyły się moje oczy. Ja pytam, a niech Pan powiecie, ile palców się mam podniesione? A on z krzykiem na mnie, to co, Pan jest niewierzący? Jeśli mówię, że widzę, to widzę i nie będę odprawiał cyrków z ruszeniem palców. I to mnie przekonało, że bez względu na moje indywidualne doświadczenia, Bóg jest ciągle taki sam. A co będzie? Cóż, muszę powiedzieć szczerze, sprzeczam się z Bogiem, kłócę się czasem z Nim. Jak wielu psalmistów to czyniło, ja też się kłócę z Bogiem. Mogę jedynie powiedzieć, że najbliższą sobotę udaję się do Warszawy na badania do jedynego lekarza, który się tym takimi chorobami zajmuje. Jest to profesor doktor habilitowany Maciej Maksymowicz. Zastanawiam się czasem, czy to nie jest jakaś rodzina znanej nam z przeszłości rodziny Maksymowiczów. A zapytacie, cóż to za dolegliwość? Muszę wam powiedzieć, że wyjątkowo rzadko. W internecie znalazłem, że jest to choroba zdarzająca się raz u jednej osoby na 2000 osób. Nazywa się ona stwardnienie boczne i atakuje różne części organizmu. Mnie akurat zaatakowała tę część, która mi jest najbardziej potrzebna, aby zwiastować Chrystusa. Przedwczoraj zadzwonił do mnie jeden z pastorów i mówi, nie martw się, prorok Ezechiel też był niemy przez jakiś czas. Piękne pocieszenie i piękna perspektywa. Niech was Pan błogosławi, Archanioł. Chwała Bogu. Kochani, mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać bez wzruszenia, bo ilekroć to ćwiczyłem, zawsze płakałem. Rys historyczny zboru. Wiek XIX to okres intensywnej rozbudowy przemysłu na terenie Śląska Cieszyńskiego. Wśród wielu fabryk powstaje także huta Trzyniec w Trzyńcu,
której znajduje zatrudnienie wielu, zwłaszcza młodych ludzi, z terenów rolniczych tego regionu. Wśród nich jest także młody Adolf Małysz, mieszkający w Ustroniu przy ulicy Hutniczej 8. Spora odległość od Trzyńca sprawia, że wynajmuje mieszkanie w nieodległych Nieborach w domu Józefa Kajfosza. Pobożna atmosfera tego domu, codzienne rodzinne modlitwy, wspólne czytanie Biblii, a nade wszystko atmosfera pokory i miłości wywarły ogromne wrażenie na młodym Adolfie. Mając 17 lat, w roku 1912 Adolf szczerze nawraca się do Boga i przeżywa chrzest Duchem Świętym. Z całą pewnością nie przypuszczał wówczas, że niebawem stanie się potężnie używanym narzędziem w ręku Boga. Ale Pan już wtedy widział w nim apostoła tych ziem. Jeszcze w tym samym roku rozpoczął organizowanie nabożeństw w swoim rodzinnym domu w Ustroniu. Na jego świadectwo najpierw nawracają się jego rodzice, a potem wielu innych osób z Ustronia i okolicy. Wkrótce, a mianowicie w roku 1913, rozpoczynają się pierwsze regularne nabożeństwa. Pierwszym przełożonym nowo powstałego zboru zostaje Jerzy Małysz, ojciec Adolfa. W 10 lat później zbór we współpracy z powstałymi w międzyczasie zborami w Wiśle Głębcach i Malince, do powstania których przyczynił się młody Adolf, rozpoczyna budowę domu modlitwy w formie dobudówki do domu Małyszów. Pod koniec roku 1930 zbór liczył już około 65 członków, a tuż przed II wojną światową około 150 członków. W owym czasie był to jeden z największych zborów na Śląsku Cieszyńskim. Niestety, wybuch wojny przerwał tę owocną pracę. Sala została przez okupanta zaplombowana, a wielu członków wywiezionych zostało na roboty przymusowe do Rzeszy, w tym także cała rodzina Adolfa Małysza. Po wojnie pierwsze nabożeństwa rozpoczęły się w roku 1945 pod przewodnictwem Adolfa Małysza. Pozostawał on przełożonym aż do roku 1957. W roku 1962 Pan odwołał swojego sługę do wiecznych przybytków. Niebawem nastały dla zboru trudne czasy. Przyczyną było opuszczenie zboru przez większość kierownictwa, które wyjechało z Ustronia, udając się w Bieszczady. Pod ich nieobecność zbór zaatakowany został przez różne fałszywe nauki, w wyniku czego zmniejszył się do około 30-40 osób i były to przeważnie osoby w leciwym wieku. A ja w tym czasie byłem odpowiedzialny za pracę z młodzieżą wśród stanowczych chrześcijan, do których należał również zbór w Ustroniu. W związku z tym odwiedzałem zbór co najmniej 2 razy w roku, a po każdym pobycie wracałem do Bielska Białej, gdzie wówczas mieszkałem, z coraz bardziej zbolałym sercem. Wielokrotnie modliłem się, aby Bóg posłał kogoś, kto mógłby usługiwać tym szczerym, prostym ludziom. Gdzieś pod koniec roku 1976 Pan przemówił do mnie: idź, posyłam cię. Nie o to się modliłem i nie tego oczekiwałem. Sprzeczałem się więc z Panem, mówiąc, że to jakaś pomyłka, że to powinien iść ktoś inny, starszy, bardziej doświadczony. Ale to przekonanie, że Pan mnie posyła do Ustronia, stawało się coraz bardziej głębokie. W końcu położyłem, jak Gedeon, runo przed Panem: Panie, jeśli jest to wola Twoja, to niech ktoś mi to zaproponuje. Niedługo po tym prezbiter okręgowy świętej pamięci Andrzej Kominek przywołał mnie na bok i zapytał, czy nie podjąłbym się służby w zborze w Ustroniu. Wówczas powiedziałem tak i w ten sposób 8 stycznia 1977 roku prezbiter Andrzej Kominek przedstawił mnie zborowi. Pamiętam, jak co najmniej 2 starsze siostry z Równi wstały i powiedziały: bracie Andrzeju, od wielu miesięcy modlimy się, aby ten młody człowiek zajął się zborem. Początkowo przez 8 lat dojeżdżałem
A potem przeprowadziłem się z Bielska Białej do Skoczowa. Początki były trudne, ale po około 4 latach nastąpiło historyczne przebudzenie. Zbór powiększył się do około 290 członków. Stale wzrastająca liczba uczestników nabożeństw spowodowała, że musieliśmy rozpocząć zabiegi o większe miejsce, bo dotychczasowa sala mieściła około 200 osób. Wnieśliśmy więc prośbę do ówczesnego burmistrza miasta o przydział działki. Mimo wielu monitów i próśb, władze miasta okazały się głuche. W końcu poradzono nam, abyśmy szukali działki na własną rękę od prywatnego właściciela. Za każdym razem jednak, gdy przedstawialiśmy wyniki naszych poszukiwań, okazywało się, że miasto wobec tych działek ma swoje plany i blokowało ich nabycie, zgłaszając prawo pierwokupu. Pewnego popołudnia wraz z bratem świętej pamięci Karolem Wondolnym postanowiliśmy odwiedzić starszą siostrę mieszkającą w domu, w którym przed wojną mieszkał burmistrz miasta Ustronia, pan Błaszczyk. Wchodząc przez bramkę, usłyszałem w moim duchu: spójrz na lewo. Odwróciłem głowę i zobaczyłem starą stodołę i trochę zaniedbany ogród. I w tym samym momencie usłyszałem dalszy ciąg głosu Pana: tu będzie stał dom modlitwy. Nie wdając się w dalsze szczegóły, w lipcu roku 1982 zbór zgromadził się na placu budowy, by modlić się o błogosławieństwo. Budowa trwała 3 lata. Zakończyliśmy ją też bez żadnych długów. Dalsze informacje dotyczące budowy przedstawione zostaną po moim wystąpieniu przez ówczesnego sekretarza i kronikarza, brata Mariana Proszyka. Dla mnie te 3 lata to było jedno wielkie pasmo cudów, ale najbardziej ekscytujący jest fakt, że od tamtego czasu w tym miejscu nawróciło się setki osób. Wiele przeżyło chrzest Duchem Świętym i uzdrowienie ciała. Zbór w Ustroniu stał się jednym z wiodących zborów w Kościele Zielonoświątkowym. Tu odbywały się ogólnopolskie i regionalne konferencje dla pastorów, dla sióstr, kursy młodzieżowe i kolonie dla dzieci. Gdy budowa dobiegała do końca, odczułem w sercu, że powinienem szukać pomocnika, który by mnie wspomagał w służbie zborowi, a to tym bardziej, że byłem dość często zapraszany do usług w innych zborach w kraju i za granicą. Zwróciłem uwagę na młodego, wybijającego się absolwenta Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ewangelistę w zborze w Wapienicy Andrzeja Lubera. Po modlitwie i rozmowach brat Andrzej przyjął propozycję i zamieszkał wraz z rodziną w budynku zborowym. Niebawem została mi powierzona misja tworzenia Kościoła Zielonoświątkowego, co sprawiło, że musiałem przeprowadzić się do Warszawy. W tej sytuacji zborowi przez około 20 lat pastorował brat Andrzej Luber. Był to okres dalszego, intensywnego rozwoju zboru. Pastor Andrzej kontynuował wizję pracy, a także wniósł cały szereg nowych inicjatyw. Jako chyba jedyny w Polsce organizował corocznie tak zwane festiwale dobrej nowiny, w którym udział brali wierzący z okolicznych zborów. Kontynuował także co kwartalne dni skupienia dla ludzi uzależnionych. Trzeba zauważyć, że zbór w Ustroniu jest chyba jedynym zborem w Polsce, który od wielu lat praktykuje tę służbę. W miarę możliwości wspierał i wspiera nas w tym dziele finansowo przychylny nam Urząd Miasta. W związku z objęciem urzędu rektora i zamieszkania w budynku pastora Andrzeja znalazło tu także swoją siedzibę seminarium teologiczne. Trzeba także podkreślić, że zbór w Ustroniu zainicjował powstanie zborów w Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, a także miał wpływ na powstanie zborów w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej i Krotoszynie. 2 lata temu jako pastor zacząłem odczuwać coraz mocniejszą presję Ducha Świętego, by ze względu na wiek zrezygnować z urzędu pastora i powierzyć ten urząd komuś młodszemu. Dziś wiem dlaczego. Powodem jest choroba, o której Pan wiedział i zanim mnie zaatakowała, chciał, abym uporządkował kwestię zmiany na urzędzie pastora. Bogu jestem wdzięczny
że lata temu posłał mnie do Ustronia. Otoczył mnie gronem wspaniałych, lojalnych współpracowników i za to, co z jego łaski mogliśmy zrobić dla was, drodzy bracia i siostry. Ufam, że Pan poprowadzi zbór, a jego nowym pracownikom udzieli błogosławieństwa. Pastor Michał Chydzik. Ja również was bardzo serdecznie witam i cieszę się, że po tylu latach mogliśmy ponownie się zgromadzić. A muszę wam przypomnieć, jak już tutaj było wymieniane, że jestem jakby kronikarzem zborowym. Piszę tę kronikę od początku powstania tego zboru i piszę ją do dzisiaj. I muszę wam powiedzieć, że 30 lat temu było nas więcej na otwarciu. Było nas prawie 700 osób na pierwszym nabożeństwie porannym. Balkony, jeden, drugi, były wypełnione. Tutaj przejścia ludzie stali, 700 osób. Po południu na drugim nabożeństwie było 500 osób. To była niedziela. Poniedziałek, 22 lipca, to święto w Polsce, a więc było następne nabożeństwo. I na tym nabożeństwie było również ponad 500 osób. Coś wspaniałego, prawda? Wiele ciekawych rzeczy tutaj pastor przedstawił przez brata Arkadiusza. Może ja się w niektórych rzeczach powtórzę. Bo kiedy dowiedziałem się, że będę mógł coś powiedzieć na temat budowy, a obecnie przebywam w Bieszczadach, wziąłem ze sobą kronikę i kilka razy ją przeczytałem. I ja mówię, taka potężna kronika, 30 lat ją piszę. Z początku, jeśli chodzi o budowę, pisałem prawie że każdego dnia. Więc co ja mam tutaj wybrać? I w końcu wybrałem niektóre takie rzeczy, które chciałbym dzisiaj wam przedstawić. Tutaj widzę, są na ścianę rzucane i słowa z tej mojej kroniki. Ale pozwólcie, że ja będę kontynuował to, co sobie tutaj wypisałem. Tak jak już tu brat pastor powiedział, były trochę kłopoty na początku z kupnem jakiejkolwiek działki. Ale i to zostało pokonane. Ale nastąpiła następna rzecz. Zezwolenie na budowę. To nie jest tak proste. Ja myślę, że nie jeden z nas, który jest na tym miejscu, a budował swój prywatny budynek, mógł się zorientować, ile to jest zachodu, ile to jest chodzenia i tak dalej. Może teraz jest łatwiej, kiedyś było na pewno dużo trudniej. I myśmy również pisali te prośby, pastor pisał, aby dostać to zezwolenie na budowę. Szło to wszystko do wojewody bielskiego. I kiedy pastor przyjeżdżał w tygodniu na godzinę biblijną, w drzwiach rozkładał ręce i mówił, nie podpisał. Ale któregoś tygodnia, kiedy byliśmy zgromadzeni na ulicy Hutniczej, wchodzi pastor i macha tą kartką i mówi, podpisał, budujemy. A już przedtem była załatwiona, jak już tutaj było mówione, kupno działki tu od siostry Baszczykowej, gdzie obecnie ten budynek stoi. Zezwolenie na budowę otrzymaliśmy na początku 1981 roku. 6 kwietnia, ja tu mam dość dokładnie to napisane, 6 kwietnia 1981 rozpoczynamy pracę od porządkowania terenu. A więc należy rozebrać starą stodołę, o której tu była mowa, która stała tutaj, jak się wchodzi do budynku. Następnie karczowanie drzew owocowych, które znajdowały się tutaj na tym terenie. Z materiałów odzyskanych z rozebranej stodoły wybudowaliśmy szopę gospodarczą, która będzie służyła jako podręczny magazyn oraz szatnia. Już zwozimy materiały, jak na przykład cegłę, drut zbrojeniowy i tym podobne rzeczy. Mamy już koniec roku 1981. Rok 82, kwiecień.
została wykonana instalacja wodociągowa oraz kanalizacyjna. Tutaj chodzi o wykopy i położenie rur z początku naszej posesji. Pojawia się problem z zatwierdzeniem planu od strony przeciwpożarowej. Należy zmienić plan zadaszenia z drewnianego na betonowy. I tak powoli roboty szły do przodu. W czerwcu został zalany fundament. Pierwsze nabożeństwo modlitewne na budowie odbyło się 4 lipca 1982 roku. Pastor również o tym wspomniał. Były już wtedy wylane fundamenty. Pierwsza cegła natomiast została położona 29 września 1982 roku. Roboty murarskie prowadził majster budowlany brat Jan Szalbot z Wisły wraz ze swoją brygadą. W czasie budowy byliśmy świadkami wielu wspaniałych rzeczy i trosk Boga, aby budowa mogła być prowadzona. I tutaj może na moment się zatrzyma, bo jak wiecie, kiedy się coś buduje, są jakiekolwiek problemy, jakieś kłopoty z niektórymi rzeczami. A tym bardziej, jeśli jest to budowany dom modlitwy. Dom, w którym Bóg będzie mówił do zebranych przez swoje słowo. Ten przeciwnik próbuje w jakiś sposób przeszkodzić w tym wszystkim. Ja tylko tak krótko przytoczę dwa takie przykłady. Wiecie, tutaj strop wyżej jest z płyt betonowych. Te płyty betonowe były zamawiane w Krakowie. No i przedsiębiorca, który te płyty wykonywał, zadzwonił do nas, że na sobotę, na początku tygodnia dzwoni, że na sobotę płyty będą na dworcu w Ustroniu. Musimy to rozładować we własnym zakresie. No i z jeszcze jednym bratem, bratem Romkiem Legierskim, pojechaliśmy szukać jakiegoś pana, który dysponuje dźwigiem, aby te płyty rozładować. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy było tak, że jeśli wagon stał nierozładowany, za każdy czas postoju tego wagonu trzeba było płacić tak zwane osiowe. I to były dość duże pieniądze, żeby płacić. Jeśli chcieli, żeby jak najszybciej to rozładować, to się robiło tak, że rozładowywało się na ziemię obok tych wagonów, wagony się odsyłało, sprawa załatwiona. A potem, kiedy te płyty się zabierało, to już była nasza sprawa. No iśmy znaleźli takiego gościa, który mówił, że na sobotę będzie rano na dworcu i nam to rozładuje. Przyjeżdżamy w sobotę rano na dworzec, nie ma tego gościa. Jedziemy do niego do domu, sobota rano, a on pijany w sztok. Koniec. Nie możemy znaleźć żadnego gościa, który by nam to rozładował. Zmartwienie, no bo na drugi dzień jest niedziela. Kto nam w niedzielę rozładuje? Godziny lecą. Będziemy płacić i to sporo będziemy płacić. No i z Romkiem zatrzymaliśmy się naprzeciwko kuźni na tym rozjeździe i Romek mówi, wiesz co, Marian, módlmy się. Módlmy się, a Bóg na pewno nam dopomoże. I tak się stało. Romek mówi, wiesz co, a wróćmy jeszcze raz na ten dworzec tam. Zajeżdżamy na ten dworzec, patrzymy, stoi dźwig i rozładowuje jakieś płyty z innego wagonu. Podchodzimy do niego, pytamy się, rozładowałby nam płyty pan z tego wagonu? On mówi, nie ma problemu, rozładuję ten wagon i mogę wam to rozładować. Gdzie to złożyć? No tutaj. Sprawa była załatwiona. Bóg posłał tego człowieka. Inna rzecz, bardziej drastyczna, gdzie ten zbór mógłby nawet i nie istnieć. Wiecie, myśmy tutaj przychodzili każdą sobotę, aby przygotowywać front robót na następny tydzień. Ściany już były wymurowane do tych może gzymców, co tutaj wystają, do tej wysokości było rusztowanie. No i jeśli się podzielili, każdy miał jakieś zajęcie. Nas było tutaj trzech. Ja mówię, ja wchodzę na rusztowanie. Pod rusztowanie, bo tam było pełno cegieł, trzeba było te cegły wszystkie wybrać i dać je do góry na to rusztowanie, bo tam było czyste rusztowanie, dopiero co oni zrobili, kiedy wyjeżdżali, kończyli pracę.
Na dole pod tym rusztowaniem był taki nasz dobry znajomy, teść naszego Bogusia Raszki z Kościoła Ewangelickiego. Mówi, ja wam chętnie przyjdę od czasu do czasu pomóc. Mówi, co mam robić? Mówi, to ja będę pod tym rusztowaniem, bo on był takiego niskiego wzrostu. Mówi, ja będę tą cegłę rzucał do naszego brata Karola Makuli, który stał tutaj może metr od tego rusztowania. To było w tym miejscu. I Karol chwytał te cegły i to tak rzucał do góry. Ja chwytałem, układałem. No i po jakimś czasie, to było też takie upalne dni były, jak dzisiaj, w pewnym momencie brat Karol mówi, tu na środku było pełno cegły poukładane, mówi, chodźcie, napijemy się czegoś, bo przecież jest bardzo ciepło. Ja mówię, mi się pić nie chce, ja zostaję u góry. Ten brat spod tego rusztowania wyszedł, poszedł tam, tam mieli butelki z wodą i kiedy zaczęli pić, nastąpił straszny łomot taki. Ja stałem przy tym na tym rusztowaniu, przy tej poręczy tak oparty i patrzyłem, jak oni piją. I w tym momencie nastąpił taki potężny łomot, zaczęło się wszystko walić. Rusztowanie się zawaliło, te cegły, wszystko, co tam było pokładane, spadło na dół w to miejsce, gdzie przedtem pracował ten nasz brat. Bo to coś okropnego. Ja stałem tak z boku, jedna ta deska, ten forszt, jak to się tu nazywa, tylko pozostał, bo ta poprzeczka, która trzymała te pionowe stemple, z tamtej strony przy ścianie zerwała się, spadła na dół i dlatego te dwa forszty spadły na dół wraz z tymi cegłami. Ja stałem tylko przy tym, oparty, dobrze, że byłem tak oparty, bo wtedy te deski, które leciały, otarły mi tylko po plecach, nic mi się nie stało, lekkie zadrapanie. Ale co by było, gdyby on był tam na dole? Koniec budowy. Na następny tydzień, w poniedziałek, przyjeżdżają murarze. Brat Janek mówi, ludzie, co się stało? Za głowę się chwycił, nikomu się nie stało? Nic. Mówi, ja zapomniałem przybić po jeszcze jednym gwoździu do tej poprzeczki. Mówi, wbiłem po jednym, tak, żeby to usztywnić i miałem to dobić. Ktoś tam przyjechał, zawrócił mu głowę, zaczęli rozmawiać. No i zapomniał dobić. A ci jego ludzie wzięli, widzą, że jest poprzeczka, no to powkładali deski na wieś. Okej, jest wszystko gotowe. No a my widzimy, że deski są, no to ładujemy cegły. No ale Bóg ochronił nas i od tego. Dużo było takich wspaniałych rzeczy, w których mogliśmy oglądać tą wielką miłość Bożą. Ale jedźmy dalej. Mamy już 83 rok. A budowa ciągle rośnie. Cały czas wiele osób ze zboru pomaga przy budowie. Tak bracia, siostry oraz dzieci starsze oraz młodzież, która w każdą sobotę przygotowuje front robót na następny tydzień. Od sierpnia brat Roman Legierski został już etatowym pracownikiem przy budowie. To jest ten brat, z którym goniliśmy za tym dźwigowym. Do jego obowiązków należało, aby niczego nie brakowało na budowie. Jeździł i załatwiał to wszystko, aby było na czas. I nadszedł rok 84, jest marzec. Prace zaczynają nabierać rozpędu. Maj i więźba została położona. Te prace wykonali bracia z Wisły pod kierunkiem brata Jurka Ciślara. Już możemy obijać dach deskami, aby położyć blachę. W ostatnich dniach sierpnia Bóg odwołał do wieczności siostrę Błaszczykową, od której kupiliśmy tą działkę. Nie doczekała tego. Rok jeszcze jej brakował, aby mogła zobaczyć, co zostało wybudowane. Jest wrzesień, a brat Karol Makula, jak wiemy, on był stolarzem, wykonał i przywiózł już część okien do kotłowni, biblioteki oraz do sali, które zostały zamontowane. W których już zostały te okna zaraz zamontowane. Murarze już w środku tynkują. Rozpoczęło się już wykańczanie niektórych pomieszczeń. Malowanie, płytkowanie. Jest już styczeń 85. Styczeń. Ale jest i mróz, który w nocy dochodzi do minus 30 stopni. Nic nie można robić,
mimo że ogrzewamy gazem niektóre pomieszczenia. Ale powoli z tygodnia na tydzień pogoda zaczyna się robić coraz lepsza. Także już w marcu wiele pomieszczeń zostało wykończonych. Sala nabożeństw jest już pomalowana, a siostry myją już okna. W kwietniu odbył się występ zespołu z Anglii pod nazwą Synowie i Córki. Myślę, że niektórzy z was to pamiętają. Jeśmy stali tutaj, bo no nie było jeszcze na czym siedzieć. A 14 kwietnia 85 miał miejsce pierwszy chrzest w nowej sali, w którym uczestniczyło 42 katechumenów. Z tego z Ustronia 25 osób, reszta z okolicznych zborów. A chrzcili pastor brat Michał Chydzik z Ustronia oraz pastor brat Edward Lorek z Wapiennicy. Czerwiec i rozpoczynamy porządkowanie dookoła budynku, aby w lipcu, jak planowano, mogło nastąpić otwarcie. Z początkiem lipca zostały przywiezione ławki do sali, które wykonał brat Karol Makula. I oto dzień, 21 lipiec 85, niedziela. Otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego budynku zborowego. Pierwsze nabożeństwo rozpoczął pastor, brat Michał Chydzik, modlitwą dziękczynną. Następnie powitał gości przybyłych ze Szwecji, z Niemiec, z USA, z Czechosłowacji, z Norwegii, bo wtedy jeszcze była Czechosłowacja. A także braci z Polski w osobach. Brat Edward Czajko, prezes kościoła, brat Tadeusz Gaweł, pastor z Wrocławia, brat Edward Lorek, pastor z Wapiennicy, brat Marian Suski, pastor z Cieszyna, brat Józef Duchniak, pastor z Brzeżawy oraz wielu innych braci i sióstr z całej Polski. W sumie na porannym nabożeństwie wzięło udział około 700 osób. Odbyły się dwa nabożeństwa, rano i po południu. Podczas tych nabożeństw usługiwali bracia. Brat prezbiter Edward Czajko, pastor z Norwegii, brat Ryszard Michalski z USA oraz brat Jan Kaleta z Gródka, Czechosłowacja. Między nabożeństwami odbył się wspólny posiłek w stołówce zborowej. Dnia 22 lipca 85, jest to święto w Polsce, odbyło się drugie nabożeństwo do południa, w którym usługiwali bracia, brat Michał Chydzik oraz pastor z Niemiec. W tym nabożeństwie wzięło udział około 500 osób. Uwielbienie prowadził zespół młodzieżowy z Ustrania. Otwarcie zboru nastąpiło, ale nadal trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach gospodarczych na trzecim piętrze. W październiku rozpoczęło działalność seminarium teologiczne, które prowadzi drugi pastor zboru, brat dyrektor Andrzej Luber. A naukę rozpoczęło 70 osób z różnych zborów kraju, w tym 6 osób z Ustronia. W listopadzie budynek został odebrany przez Komisję Nadzoru Budowlanego, przydzielając numer budynku 75 przy ulicy 22 lipca. W kronice zborowej znajduje się wykaz osób, które pracowały społecznie podczas budowy z wyszczególnieniem przeprowadzonych godzin, a pracowało 121 osób, które przepracowały 9031 godzin. Budowa została zakończona, ale kronika ważniejszych wydarzeń jest nadal pisana. W zborze odbywały się i odbywają wspaniałe rzeczy na chwałę Bogu. Od 30 lat co kwartał spotykają się na wykładach studenci seminarium teologicznego. Co kwartał są spotkania trzydniowe dla osób uzależnionych, na które przyjeżdża ponad 100 osób, a prowadzi te spotkania Misja Nowa Nadzieja. Odbywają się różnego rodzaju konferencje, obozy dla dzieci, jak i dla młodzieży, spotkania dla kobiet, jak i dla seniorów. W czerwcu 87 roku odchodzi do Warszawy na prezbitera naczelnego dotychczasowy pastor zboru. Może się tutaj powtórzę teraz w tej końcówce, no ale chciałbym do końca to przeczytać. Na prezbitera naczelnego dotychczasowy pastor zboru brat Michał Chydzik. Pastorem zboru zostaje wybrany dotychczasowy drugi pastor brat Andrzej Luber, a jego zastępcą zostaje brat Leszek Mocha.
Wiele osób dojeżdża do zboru z Jastrzębia oraz z Żor. Dlatego postanowiono w 1987 roku powołać zbór w Jastrzębiu, do którego odeszły 24 osoby, a pastorem został brat Leszek Mocha. W następnym roku powołano zbór w Żorach, a stało się to 4 grudnia 1988. Do tego zboru odeszły 23 osoby, a pastorem został brat Janusz Węgrowski, obecny tutaj. Lata upływają. Jest rok 2005. Do zboru powraca brat Michał Chydzik, 2005. I zostaje ponownie pastorem zboru i zaraz przewija się myśl o remoncie budynku. Remont rozpoczyna się we wrześniu 2006 roku od remontu kuchni i tak stopniowo są remontowane mniejsze pomieszczenia. Od kwietnia 2008 są remontowane pomieszczenia w części gospodarczej. W międzyczasie zostały wymienione okna w sali nabożeństw. W 2010 roku została odmalowana klatka schodowa z trzeciego piętra do parteru oraz sala wykładowa. Pozostała do remontu sala nabożeństw oraz zmiana systemu ogrzewania. Już w sierpniu i wrześniu 2010 roku zostało zamontowane nowe ogrzewanie nadmuchowe, sufitowe. W roku następnym, czyli 2011, w czerwcu rozpoczął się gruntowny remont sali, który został zakończony w sierpniu. Pozostała do remontu szatnia i stołówka, ale i te prace zostały wykonane w marcu 2012 roku. Ważne wydarzenie w historii zboru to wybór nowego pastora zboru po przejściu brata Michała Chydzika na emeryturę. Nowym pastorem został wybrany brat Bogusław Życionko, a pastorem pomocniczym został brat Arkadiusz Duchniak. Na urząd pastora brat Bogusław Życionko został wprowadzony przez ordynację dnia 22 czerwca 2014 roku. Modlili się bracia, biskup kościoła, brat Marek Kamiński, prezbiter okręgowy brat Edward Lorek oraz prezbiter senior brat Michał Chydzik. Postanowiłem dodatkowo wynotować rzeczy, które miały miejsce w zborze w ostatnich 30 latach. A dla mnie najważniejsze to było właśnie takie te wydarzenia jak chrzest. I tak, chrzest wiary w zborze przyjęło, nie uwierzycie, 621 osób, w tym baptysterium się ochrzciło. Nie są tu uwzględnione osoby, które były z fundacji od brata Wieji, bo niejednokrotnie brat Wieja wynajmował naszą salę, nasze baptysterium do chrztu swoich członków. Oni nie są tutaj ujęci w tym. Są to osoby, które pochodziły z tego zboru, które pochodziły ze zboru Wapiennickiego, wtedy potem Bielskiego, potem Bielski miał baptysterium, ale Cieszyn, Jastrzębie, Żory dojeżdżali tutaj na chrzest. A co jest takie trochę smutne, to, że śluby w tym zborze przez 30 lat zawarło tylko 38 par. Mało moim zdaniem. Odeszło do wieczności 61 osób. I tu jeszcze jedną taką ciekawostkę co do chrztu mam, to, że w lutym 1986 roku, a więc parę miesięcy po otwarciu zboru, w lutym odbył się chrzest i do tego chrztu przystąpiły 62 osoby. Jednorazowo 62 osoby. 22 osoby były z Ustronia. Październik 86, ten sam rok, ale październik, 54 osoby, 21 z Ustronia. Następny rok, marzec 87, 64 osoby. No ale później, już, kiedy tak to czytałem tą kronikę, zaczęło to stopniowo maleć. No i tak uznałem, że obecnie średnio chrzci się do 10 osób. I tyle w takim skrócie, co wynotowałem sobie. A gdybym chciał wszystko powiedzieć, byłoby tego naprawdę dużo. Myślę, że za 30 lat może ktoś po mnie będzie czytał, tak jak dzisiaj brat Arkadiusz, to, co wydarzyło się od tego roku do następnego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za ten przypomnienie historyczne. Dla nas zborowników przypomnienie, dla gości pewnie rzeczy nowe.
zapoznanie się z tym. Kiedy tak słuchałem tej historii, którą przygotował brat pastor, później kolejnej, wiecie, w moim sercu zrodziła się taka potrzeba, czy taka chęć, abyśmy na moment wstali i Bogu podziękowali za ten czas. Abyśmy wstali i podziękowali za Jego błogosławieństwo, ale także za ludzi. Widzieliście tutaj na tym slajdzie, ile było ludzi, którzy byli pastorami tego zboru. To Jego narzędzia. A więc przez chwilkę podziękujmy Bogu. Podziękujmy też Bogu za nas samych, którzy tu jesteśmy. Wznieśmy na moment swój głos do Boga. Ojcze kochany, tak z głębi serca chcemy Tobie podziękować za to, że jesteś Bogiem wiernym. Panie, Twoja wierność jest absolutna i nigdy nas nie zawiedziesz, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za tak piękną historię tego zboru. Dziękujemy Ci za brata Adolfa Małysza, który rozpoczynał. Dziękujemy Ci za jego pracę, za jego wkład pracy, za fundamenty, które Ty pozwoliłeś mu stworzyć, Panie. Dziękujemy Ci za jego kontynuatorów. Panie, dziękujemy Ci za tych wszystkich, którzy prowadzili ten zbór, Panie. Dziękujemy Ci za to. Ojcze, dziękujemy Ci i za te nowsze czasy, w których już uczestniczyliśmy, Panie. Dziękujemy Ci za służbę brata Andrzeja Lubera. Dziękujemy Ci również za służbę brata Michała Chedzika. Panie, za jego ogromny wkład w ten zbór, Panie. I dziś, kiedy przeżywa ten problem zdrowotny, Panie, jako Twój Kościół chcemy teraz, Panie, również wołać o to, abyś Ty dotknął jego zdrowia, Panie. Ojcze, w imieniu Jezusa teraz prosimy Ciebie, Boże, o to, abyś Ty zaingerował w te chore miejsca, abyś go uzdrowił, Panie, jak bardzo potrzebuje Twojego dotyku, Panie. Chcemy, aby Twój sługa jeszcze mógł zwiastować Twoje słowo, dlatego błogosławimy go, Panie, w imieniu Jezusa. Też, Panie, chcemy dziękować Ci za dzisiejszy zbór, dziękować Ci za każdą służbę, za wszystkich liderów, dziękować Ci za młodzież, dzieci, seniorów, Panie. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś autorem i twórcą tego zboru. Panie, bądź wielbiony i wywyższony. Amen. Jako pierwszego poproszę w zastępstwie pana burmistrza, sekretarza miasta i oddaję już tutaj głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moje wystąpienie będzie bardzo krótkie tutaj po tych wszystkich wystąpieniach tak pięknych. Moje będzie troszeczkę blade, bo nie może być ładniejsze od tych wystąpień, które tutaj były. Ja się jedynie mogę taką własną refleksją uczestnicząc tutaj z Państwem, że kiedy słyszałem takie powiedzenie, to była pewnie myśl, że człowiek gdy śpiewa, to się tak jakby dwa razy modlił, nie? Państwo tutaj się modlicie po stokroć z tego, co tutaj słyszałem. To jedynie taka jeszcze jedna refleksja, a osobiście tak czytam tutaj piękny cytat z psalmu. Pozwólcie Państwo, że przytoczę, że niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi i niech Państwu błogosławi w kolejnych latach po stokroć. Pozwolicie Państwo, że jeszcze w imieniu władz miasta, pana burmistrza i pana przewodniczącego pozwolę sobie odczytać list, który tutaj pan burmistrz do Państwa skierował. Szanowny pan Bogusław Życianko, pastor Kościoła Zielonoświątkowego, z okazji stulecia zboru Betel w Ustroniu oraz 30-lecia istnienia kaplicy zborowej składamy najserdeczniejsze gratulacje. W okresie swej działalności zbór Betel uczynił wiele dobrego nie tylko dla swoich parafian, ale także dla innych ludzi szukających pomocy, zwłaszcza bezdomnych i uzależnionych. Właśnie tutaj działa chrześcijańska misja pomocy ludziom uzależnionym Nowa Nadzieja oddział w Ustroniu, tak bardzo potrzebna ludziom, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej życiowej sytuacji. Na ręce pastora Bogusława Wrzycionki składamy najserdeczniejsze podziękowania oraz życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla wszystkich wiernych. Niech Boża mądrość i miłość zawsze towarzyszy w życiu, zsyłając wiele łask i dokonując sił w kontynuacji Waszego dzieła. Z wyrazami szczególnego szacunku burmistrz miasta Ireneusz Szarzec oraz przewodniczący Rady Miasta Ustroń Artur Klus. Przekażę, niech będzie
symbolem. Panie, jeszcze raz. Dziękujemy bardzo serdecznie za udział władz miasta. Jest to dla nas bardzo, bardzo miłe i czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy gościć tutaj pana sekretarza. Jak wcześniej wspomniałem, mamy wśród siebie również i pastorów okolicznych zborów. Kochani, bardzo krótko proszę was o to, abyście podzielili się tym, co chcecie nam powiedzieć. Czy to jakieś życzenia, czy to jakieś słowo, czy to jakaś refleksja. To jest wasz czas. Cieszymy się, że jesteście pośród nas. Jako pierwszego może poproszę z racji choćby urzędu zajmowanego brata Edwarda Lorka jako prezbitera okręgowego, potem brata Andrzeja Lubera, a potem już kolejno. Zapraszam. Drodzy, 100 lat, jubileusz. Wspomnienia, refleksje. Niektórzy lubią wspominać, inni od wspomnień uciekają. Dlatego, że nie zawsze są to wspomnienia, które prowadzą do wdzięczności, do zadowolenia. Ja cieszę się, że mogę uczestniczyć dzisiaj wraz z wami w tej uroczystej chwili, w tym uroczystym spotkaniu i że nasze wspomnienia są wspomnieniami, które rodzą wdzięczność. Chociaż nie chciałbym zepsuć wam tej uroczystości, ale powiem tak. Ci, którzy spowodowali, że ta uroczystość dziś może mieć miejsce, już ich nie ma. Wspominamy ich. Ktoś powie, no dobrze, nie wspominamy tyle ludzi. Zbór istnieje. Czy zbór Betel istniał 100 lat temu? Z tego, co zdążyłem się zorientować, to 30. W 85 roku na wniosek siostry i brata Mariana została nazwa przypisana Betel. Czy jest to w dalszym ciągu zbór stanowczych chrześcijan? O stuleciu myśleliśmy parę lat temu, w 2010. I coraz mniejsza jest liczba tych, którym ta nazwa stanowczych chrześcijan jeszcze coś mówi. Zobaczcie, tak wiele rzeczy przemija. Ale jest coś, na co chcę zwrócić uwagę. Nie mam dziś żadnej ramki, żadnej laurki, ale dziś rano moje oczy skierowały się do Ewangelii Jana 15 rozdziału, 16 wiersz. Nie wy mnie wybraliście, powiedział Jezus do swoich uczniów, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli. Jezus wybrał swoich uczniów, aby szli. Nasi bracia 100 lat ponad temu rozpoczęli wędrówkę. Ona się zaczęła na Zaolziu, a potem szli od domu do domu, od miejscowości do miejscowości. Już tu wspomniałem, za 6 lat. W 21 roku będziemy mieć podobną uroczystość w Bielsku-Białej. Bo doszli. Doszli do Jaworza, doszli do Międzyrzecza. Bo oni szli. A wiecie, jeżeli się idzie, to są wspomnienia. Jeśli się siedzi w miejscu, ciągle to samo, nic się nie dzieje, to nie ma co wspominać. Ja cieszę się, że Jezus powołał swoich uczniów do tego, aby szli. I oni poszli. Idziesz? Za tymi, którzy byli wspominani z imienia, nazwiska, którzy szli, aby głosić Ewangelię, poszli następni i przeszli. A za ich poselstwem, za ich w ich ślady poszli następni, którzy idą jeszcze do dzisiaj. Idą, aby głosić, idą, aby zwiastować. Jezus powiedział w innym miejscu, znane, wielkie polecenie. Mówimy, idźcie tedy na cały świat. Czasami wydaje nam się, że Jezus powołuje nas do zbawienia, do zwycięskiego życia. A ja dzisiaj przy tej uroczystości chcę podkreślić, że Jezus powołuje nas do tego, abyśmy szli. Nie pozostańmy więc siedząc w miejscach.
nie załóżmy rąk, mówiąc 100 lat za nami, nic się już nie zmieni i wszystko tak pójdzie. Mamy wspaniałą kaplicę, mamy zbór, mamy przeszłość, fajną teraźniejszość i przyszłość. Wiecie, kiedy patrzę na to przemijanie, przepraszam, ja nie wiem, czy za 100 lat Kościół Zielonoświątkowy będzie istniał. Mam nadzieję. O to się modlę. Przykładam troszkę ręce do tego, aby istniał, ale patrząc na to, jak się wszystkie rzeczy zmieniają. Ale jeśli Kościół będzie istniał, świat będzie istniał, to będzie istniał dlatego, że są ludzie, którzy idą. Którzy idą z Bożym Słowem, którzy idą z modlitwą wiary, którzy nie pozostają w miejscu. Ale nie tylko, żebyśmy szli. Jezus mówi, przeznaczyłem was, abyście szli i abyście owoc wydawali. To nie jest wycieczka krajoznawcza. To nie jest taka wędrówka bez celu. Z miejsca do miejsca. Tak wielu ludzi przeżywa swoje życie, błąkając się, szukając swojego celu. Ta wędrówka, do której Jezus powołuje człowieka, ma swój cel, ma swój sens. Mówi, przeznaczyłem was, abyście szli i abyście owoc wydawali. To ma być owocne chodzenie. I moje pytanie, które zadaję sobie od dzisiejszego poranku, a z którym dzisiaj stawiam przed każdym z nas. Czy siedzisz, czy idziesz? A skoro idziesz, czy twoje chodzenie przynosi owoc? I trzecia myśl, która jest tutaj zawarta w tym wypowiedzi Jezusa skierowanej do uczniów. Przeznaczyłem was, abyście szli i abyście owoc wydawali i aby ten owoc był trwały. Te trzy warunki zostały spełnione. Ponad 100 lat temu ci, co rozpoczęli wędrówkę, nie błądząc, nie błąkając się, mieli konkretny cel, zwiastowanie Chrystusa. Jezus powiedział, że będzie wspierał nasze działania. Mówi, ja zbuduję swój Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. Boże dzieła mają charakter wieczności. To, co Bóg jest w stanie wykonać w życiu każdego z nas, ma znamiona wieczności. My się przeminiemy z tej historii tego świata. Ale to, co Bóg w nas dokonał, owocować będzie całą wieczność. I to jest moje życzenie. To jest moja refleksja, z którą się chcę z wami tutaj podzielić. A że mam również jakieś tutaj wspomnienia z tym zborem, to powiem wam, przypomnę raz jeszcze. 14 kwietnia 85. Wymrożona sala. Oj, wymrożona. Podkreślone było, że zima była chyba stulecia. 42 osoby. Umówiliśmy się z pastorem Michałem. 21 ty, 21 osób ja. Ja gdzieś tutaj siedząc liczę 18, 19, 20, 21. Podchodzę, mówię, Michale, 21. Mówi, wiesz co, podaj mi rękę, bo od pasa w dół nic nie czuję. Wszedłem do tej wody, rzeczywiście była zimna. Ale to, co chcę podkreślić. Siedziała tutaj, gdzieś w tym miejscu, siostra. Siostra z późniejszego zboru w Oświęcimiu. Staruszka, już nie żyje. Która miała ręce pokręcone od artretyzmu. Która po prostu siedziała w tym białym płaszczu, a nabożeństwo trwało, oj trwało. A ona jeszcze postanowiła, że jako ostatnia wejdzie do tej wody. Miała 70 parę lat. I wiecie co? Jak ja ją widziałem, że ona jako ostatnia, taka wymrożona, wchodzi do wody, aby zostać ochrzczoną, pomyślałem, Boże. I chcę wam powiedzieć, stał się cud. Od tego momentu ta siostra do końca swoich dni, a przeżyła ponad 90 lat, nie miała najmniejszego problemu ani z reumatyzmem, ani z artretyzmem. Została uzdrowiona. Także
Jest co wspominać, jest za co dziękować, ale pamiętajmy, powołani zostaliśmy, aby iść, aby przynosić owoc i aby ten owoc był trwały. Tego wam życzę z całego serca. Chwała Panu, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni. To jest to dla nas wielka uroczystość, wielka chwila, gdzie możemy tutaj razem, wspólnie i także z przedstawicielami władz tego miasta świętować i dziękować Bogu za minione 100 lat i 30 lat tej kaplicy. Jestem przekonany, że dzisiaj, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, mamy i przeżywamy ogromne wzruszenie i wdzięczność dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy myślę 100 lat wierności i łaski Boga okazywanej dzień po dniu dla tego Kościoła, dla tego zboru, to jest coś wielkiego. Moi drodzy, jesteśmy Bogu wdzięczni nie tylko za powołanie tego Kościoła, ale za to, że ręka Boża ten Kościół trzymała i trzyma aż dotąd i będzie prowadzić do końca. Jesteśmy wdzięczni Bogu za liderów, przywódców, za tą wizję, którą włożył w ich serca i tą wizję, którą włożył w serca całego tego zboru i Kościoła. A więc z tej okazji, kochani, chciałbym zborowi Betel w Ustroniu życzyć pokoju Bożego, błogosławieństwa Bożego od zboru Nowe Życie w Czechowicach-Dziedzicach. Chciałbym także przeczytać dwa fragmenty z Bożego Słowa. Nie sugerowałem się, bo nie mogłem się sugerować tym, że brat Marian Proszyk boleje tak nad małą ilością ślubów. Ale w moim sercu są dwa wersety z listu do Efezjan, które poruszają kwestię małżeństwa, ale Paweł odnosi je do Kościoła i do Chrystusa. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Drogi zborze, Betel w Ustroniu, życzę wam z całego serca tej ogromnej pasji, poświęcenia i oddania dla Chrystusa i dla siebie nawzajem, dla Kościoła, jakie było w sercu i jest w sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa odnośnie nas. Ta ogromna pasja i miłość spowodowała, że przyszedł na tą ziemię, oddał całe swoje życie, abyśmy dzisiaj mogli świętować. Ale przede wszystkim świętować to, jak grupa uwielbiająca śpiewała tą ostatnią pieśń, że drogo zostaliśmy wykupieni krwią Jezusa Chrystusa, aby być Jego oblubienicą. To jest coś wspaniałego i coś wielkiego. Tak więc życzę wam tego. Życzę sobie i życzę nam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby była w nas ciągle nieustająca pasja, miłość i poświęcenie dla Jego Kościoła. Jeszcze jedna rzecz. Życzę, aby tak jak Chrystus umiłował Kościół i stał się scalony z Nim jedno, w niezrozumiały dla nas sposób, bo Biblia mówi, że On jest w nas, a my jesteśmy w Nim i tego nie rozumiemy, a jest to duchową rzeczywistością, będą jednym ciałem, tak jak Chrystus i Kościół. Życzę wam, kochani, abyśmy byli tak zespoleni, tak złączeni z naszym Panem Jezusem Chrystusem aż do końca, aż przyjdzie. To, co było w sercu apostoła Pawła, być znaleziony w Nim. A wszyscy zdajemy sobie sprawę,
że Jego przyjście jest bliskie. I chyba coś z tego przeżywali autorzy czy autor pieśni numer 815 zapisanej w śpiewniku pielgrzyma O jakże kocham Twój najświętszy Boże dom. Niech ta miłość i pasja do Kościoła Jezusa Chrystusa ciągle nas wypełnia. Dziękuję. Amen. Jest rok 1988 i zbór Betel w Ustroniu inicjuje powstanie zboru w Jastrzębiu-Zdroju. Ale nim do tego doszło, muszę sięgnąć pamięcią trochę wstecz. Jeszcze do lat, kiedy zbór zielonoświątkowy zbierał się na ulicy Hutniczej. I kiedy jako młody, rozwydrzony, wiejski chuligan, dwudziestolatek, znalazłem się na pierwszym nabożeństwie tego zboru. I muszę powiedzieć, że był to najpiękniejszy, najwspanialszy dzień mojego życia. Po wielu modlitwach i boju, szczególnie mojej mamy obecnej tutaj, jestem wdzięczny za jej życie Bogu, mogłem rozpocząć nowy etap, nowy okres mojego życia. I to był największy cud, kiedy stałem się nowym, innym człowiekiem. Bo nie ma piękniejszego cudu, jak zmienione życie. Jak przemienione życie przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie uczestniczyłem w tym całym procesie budowy tej pięknej kaplicy, a to wszystko z winy pastora Michała Chydzika. Bo mnie wydelegował za granicę tego kraju do Międzynarodowego Instytutu Biblijnego, do Szkoły Teologicznej, abym kształcił się, widząc, rozpoznając na moim życiu powołanie, kształcił się na duchownego, na ewangelistę, na człowieka, który poświęci swoje życie służbie pańskiej. I akurat ten okres 3 lat, od 82 do 85, studiowałem i uczyłem się, wróciłem do tej pięknej kaplicy, wybudowanej, oddanej do użytku. I tutaj miał miejsce drugi epizod w moim życiu, w tych 38 ślubach, które zostały zawarte w tym zborze, był także mój. To tutaj, angażując się także w służbę uwielbienia w tym okresie, zerkałem z tego miejsca do pierwszej ławki, gdzie siedziała obecna tu moja małżonka Gosia Małgorzata. I tak Pan połączył nasze drogi. Tutaj pobłogosławiono nas. I zaraz po naszym ślubie pojechaliśmy do pionierskiej pracy w Jastrzębiu-Zdroju i od tamtego czasu tam Panu Bogu służymy. Tam powstał zbór, który zakłada kolejne zbory. Tam Pan Bóg kształtował, rozwijał moją służbę. Kocham zbór w Jastrzębiu-Zdroju. Stamtąd wyjeżdżałem do wielu miejsc w naszym kraju, prowadząc ewangelizację, a obecnie także i poza granice kraju, prowadząc działalność misyjną, nawet w dalekich Indiach. I na koniec jeszcze muszę powiedzieć, muszę to zaakcentować. Choć znam wielu wybitnych kasnodziejów i mówców, to mój warsztat kasnodziejski, mój warsztat służby zawdzięczam prezbiterowi Michałowi Chydzikowi. To on jest dla mnie największym, najpiękniejszym wzorem kasnodziei i sługi Bożego. Zawsze z pasją i z otwartym sercem wsłuchiwałem się w jego kazania. Pamiętam mój pierwszy dzień w zborze ustrońskim. Nie wiem dlaczego, tak kierowany, pobiegłem aż do pierwszej, może nie pierwszej, ale drugiej ławki, bo w pierwszej siedział wtedy zespół, nie na scenie. I tam z instrumentami grali, prowadzili uwielbienie gdzieś w tle, gdzieś poniżej sceny. Ale od razu moje ręce poszły w górę i czułem Bożą obecność i wiedziałem, że Pan powołuje mnie do czegoś w życiu. Nie rozumiałem wtedy jeszcze do czego.
ale poprzez zwiastowanie pastora Chydzika moje życie zostało zainspirowane do tego, by służyć. Mówiłem sobie zawsze, Boże, ja też tak chcę. Ja też chcę Ci służyć i chcę głosić Twoje słowo. I to nie byle jak, ale z taką pasją, jak on ma. I później to przyszło. Przyszło to poprzez napełnienie Duchem Świętym, poprzez chrzest w Duchu Świętym, kiedy ten Boży ogień wstąpił do mojego serca. I tak już to trwa wiele, wiele lat. Już 28 lat pastorujemy zborowi w Jastrzębiu-Zdroju. Przywożę od waszej córki, już dorosłej córki, dojrzałej córki, serdeczne pozdrowienia z życzeniami Bożego błogosławieństwa na dalsze lata waszej służby. Jeśli chodzi o Boże Słowo, to jedno gdzieś tam w moim sercu mocno rozbrzmiewa. Jest to słowo prorocze z Księgi Ageusza, że chwała tego domu, tej służby będzie jeszcze większa. Parafrazując dodam, że nie patrzymy na to, co za nami, ale na to, co przed nami. Musimy patrzeć na to, co przed nami. I powiem, wierzę, że z inspiracji Bożego Ducha Świętego, że to, co najlepsze jeszcze przed zborem Betel jest. Będzie. I będziecie oglądać Boże błogosławieństwo i Boże poruszenie. Pan będzie używał was, kiedy patrzę na to młode pokolenie, na młodzież tego zboru. Mam pokój w sercu. Kiedy dziś widziałem nawet braci zbierających kolektę młodych, patrzyłem na młody zespół, tak kojarzę, choć nie znam, gdzieś tam przypisuję te młode postacie. Wierzę, że przed wami błogosławione dni i niech wam Pan błogosławi obficie. Cieszymy się i świętujemy razem z wami. To dla mnie zaszczyt być na tej uroczystości. To dla mnie zaszczyt także, że wraz z całą moją rodziną możemy Bogu służyć. Choć jednej córki dziś nie ma z nami, ale jest w służbie w naszym zborze w Jastrzębiu. Dlatego nie przyjechała, bo ma służbę i ją dzisiaj wykonuje. A wraz z moją żoną i córką Kamilą jesteśmy za to bardzo, bardzo, bardzo Bogu wdzięczni. Niech wam Pan błogosławi. Chwała naszemu Bogu. Godzien Pan jest chwały, godzien Pan jest czci i sławy za Jego wielkie dzieło, które On czyni z Bogiem cudownym i wspaniałym. Niech będzie błogosławione Jego imię. Dla mnie również przywilejem wielkim bardzo jest dzisiaj być razem z wami. Świętować ten, czy wspominać, czy świętować ten czas, który jest za nami, wspominać sobie o tym, co było. Przypominać sobie ten drogocenny czas, który spędziliśmy tutaj w zborze. 27 lat temu odeszliśmy, odcięliśmy pępowinę. Albo ojcowie tego zboru odcięli nam pępowinę i powiedzieli, idźcie na swoje. Poszliśmy z wielką przyjemnością. Nie tak, że nie chcieliśmy dalej posługi tego zboru, ale poszliśmy, gdyż Pan nas wzywał tam. On powołał nas do Żor i tam w Żorach mamy już od 27 lat zbór działający samodzielnie, chociaż korzenie tego zboru i pierwsze kroki stawiane są tutaj, na tym miejscu, a może nie na tym, tylko tam za wodą, tam, w tamtym budynku. Ale tak patrząc od początku, jak to sobie przygotowałem, kiedy wspominamy te stulecie tego zboru, pomyślałem sobie, jak to będzie, kiedy cały Kościół zbierze się w niebie. Jakie tam będzie świętowanie. Kiedy zobaczymy tych, którzy kładli fundament wiary pod ten zbór, jaki to będzie czas. Może nie 3 godziny, ale całą wieczność. Rozpoczynając ponad 100 lat temu działalność tego zboru, nasi ojcowie wiary, oni nie mieli na myśli tylko tego regionu, ani tej skromnej służby dla jakiejś garstki ludzi,
ale myśleli o misyjnej służbie tego zboru i o rozszerzaniu terenów swojej działalności. O nich wspominano tutaj, że oni szli. Szli i zostawiali za sobą nowonarodzonych, zostawiali za sobą zbory, zostawiali za sobą ludzi, którzy chcieli iść dalej drogą wiary. Już na samym początku mieli w swoim sercu cel misyjny, cel ewangelizacyjny, bo kiedy Bóg powołuje człowieka, to wkłada mu ten cel do jego serca także i każe mu iść i realizować ten cel. I dzisiaj my z terenu Wrzor jesteśmy tutaj, aby złożyć hołd Bogu za ojców wiary, za tych bohaterów wiary, za ich pasję dla Chrystusa, za cały ich trud włożony w rozpoczęcie i działalność tego zboru. Ten ich trud i wysiłek został nagrodzony przez Boga. Chociaż ci pierwsi, którzy kładli fundamenty wiary pod ten zbór, nie mogą dzisiaj tego oglądać, ale kiedy spotkamy się w niebie razem z nimi, tam im podziękujemy za ich pasję misyjną i ewangelizacyjną, którą oni mieli w swoim sercu i realizowali. Jak to już jest w takim porządku Bożym, nie ma ludzi niezastąpionych w służbie dla Królestwa Bożego. Ci ludzie wiary odeszli do wiecznego domu, ale zostawili dobrze przygotowanych swoich następców. Odchodząc do wiecznego domu, odchodzili ze świadomością dobrze spełnionej służby. I niechaj to także dla nas zostaje w takiej pamięci, abym jako przywódca albo sługa Pana, członek Kościoła, członek ciała Chrystusa, odchodził z taką wielką świadomością dobrze spełnionej swojej służby, spełnionego celu, który Pan powierzył mi do mojego życia. Po 100 latach, między innymi my, reprezentujący na tej uroczystości zbór Wrzor, jesteśmy dzisiaj świadectwem ich wielkiej wiary. Świadczymy o tym, że ich misyjne modlitwy zostały wysłuchane, ponieważ przy szeroko rozumianej pomocy zboru Betel mógł powstać także zbór w Wrzorach. Nasze spotkanie ze zborem Betel w Ustroniu rozpoczęło się około 30 lat temu. Długa historia, dużo było opowiadać. Pierwsze kroki stawialiśmy, jak wspomniałem, w tym budynku zborowym zastawem, a w tym czasie już trwała budowa tego nowego obiektu. Przyjeżdżaliśmy na początku jeden raz w miesiącu na niedzielne popołudniowe nabożeństwa ewangelizacyjne, a one tam znowuż budowały w nas taką pasję, kiedy oglądaliśmy chwałę Pana, Jego obecność, Jego moc. Oglądaliśmy zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad chorobą, nad słabością, nad grzechem. To nas właśnie, co brat Leszek Mocha wspomniał tutaj, taką pasją napawało dorównać tym sługom Bożym, mieć taki zbór, służyć w taki sposób, iść drogą wiary, tak jak oni idą. I ta pasja z tego zboru, od tych sług, od brata Michała Hedzika została przekazana także i do mojego serca, i do mojej duszy. Przyjeżdżaliśmy, jak powiedziałem, na początku na niedzielne popołudniowe nabożeństwa ewangelizacyjne, potem coraz częściej, zaczęliśmy przyjeżdżać co niedzielę na główne nabożeństwa. Przyjeżdżaliśmy z rodzinami, moimi dziećmi, czasami z dwoma przesiadkami albo trzema. Nie mieliśmy jeszcze wtedy własnego środka lokomocji. Przyjeżdżaliśmy z ludźmi nowymi, którzy oddawali swoje serce Jezusowi na tym miejscu. Byli tutaj chrzczeni w wodzie na świadectwo swojej wiary w Jezusa Chrystusa, byli chrzczeni Duchem Świętym, a podczas modlitw do Boga o uzdrowienie z chorób ciała byli także uzdrawiani. Przez krótki też czas miałem ten przywilej być członkiem Rady Starszych w tym zborze, ucząc się pełnić służbę Bożą na odpowiedzialnym stanowisku. Jestem wdzięczny Bogu za drugiego brata, pastora Michała Hedzika, za jego współpracowników, którzy tutaj byli w tym czasie, że mogłem dołączyć do tego grona i uczyć się, przyglądać się tej pracy, poznawać ją, aby potem przenieść ją do dalszej części swojego życia.
A potem rozpoczęliśmy już regularną działalność na terenie miasta Żory jako placówka tego zboru z Ustronia. Nasza relacja ze zborem rozpoczęła się, kiedy pastorem zboru był właśnie brat Michał Chydzik, chociaż już obecnie pastor senior tego zboru. Jak szybko biegnie ten czas, drogi bracie. Już niedługo ja dołączę do tego grona pastorów seniorów. Już mi niewiele brakuje. Czas idzie do przodu. Kiedy na synodzie kościoła brat Michał Chydzik został wybrany na prezbitera naczelnego kościoła zielonoświątkowego w jego miejsce, jak już to było wspomniane, na pastora zboru Betel został wybrany prezbiter Andrzej Luber, on dalej pilotował już rozpoczętą tą procedurę ukonstytuowania się zboru w Żorach. Obecnie już jako pastor senior zboru Elim w Cieszynie, brat Marian Suski w tamtym okresie czasu był prezbiterem okręgowym oraz pastor Andrzej Luber, pastor tego zboru oraz nieżyjący już Jan Podżorski, on był chyba starszym zboru Betel tutaj w Ustroniu, wraz z członkami zboru w Żorach podjęli uchwałę o przekształceniu placówki zboru Betel w samodzielny zbór w Żorach, tej placówki działającej w Żorach, na samodzielny zbór. W kwietniu minęło 27 lat. Kiedy jechałem dzisiaj, to mówię, to tak jakby to było wczoraj. Mówię, jeździliśmy tą drogą, tą trasą. Ona się wprawdzie zmieniła trochę, bo wszystko jest inne. 27 lat. Samodzielnie działający zbór w Żorach. I dzisiaj w imieniu braci i sióstr ze zboru w Żorach składamy, i w ich imieniu składam serdeczne podziękowanie. Szczególnie na ręce brata prezbitera seniora, brata Michała Chydzika i dla całego zboru także, dla wszystkich braci, z którymi miałem możliwość tutaj współpracować i przeżywać błogosławione chwile, składam podziękowanie za każdą chwilę spędzoną razem z wami w minionym czasie. Za każdą waszą modlitwę w sprawie założenia zboru w Żorach. Za każdą waszą pomoc duchową, jak i materialną. Niech Bóg wam błogosławi w dalszej służbie misyjnej. Chwała Bogu niechaj będzie za to, że Bóg zawsze ma w odpowiednim czasie odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu. Chwała Bogu. Zostawiam psalm 117 jako takie słowo zachęty dla zboru. On brzmi tak. Chwalcie Pana wszystkie narody. Wysławiajcie Go wszystkie ludy. Albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki. Halleluja. I to jest psalm, który jest podzielony na dwie części. Pierwsza część należy do nas, abyśmy oddawali chwałę dla naszego Boga, abyśmy Go wysławiali, abyśmy Go czcili, abyśmy stawiali Jego na pierwszym miejscu w życiu swoim. Z drugiej strony patrzymy na Boga. On, na Jego łaskę możną, którą On będzie okazywał i to jest część Jego służby dla nas. Okazywanie łaski możnej, pięknej, wspaniałej i wierności, a wierność Jego trwa na wieki. On oczekuje od swojego Kościoła chwały, uwielbienia, wywyższenia. Niechaj to trwa dalej. To miało miejsce tutaj i my jesteśmy świadkami tego i świadczymy o tym, że oddawanie chwały Bogu, wysławianie Go, uwielbianie Go sprawiło to, że łaska została okazana w każdej dziedzinie służby tego zboru i Bóg okazał się wiernym Bogiem. Niech tak będzie dalej. W imieniu Chrystusa Jezusa. Amen. Dzięki niech będzie Wszechmogącemu Bogu naszemu za 100 lat zboru w Ustroniu. My mamy taką wspólnotę razem ze zborem w Ustroniu, nie tylko w Ustroniu, ale także ze zborami w Wiśle, w Cieszynie, ze zborem w Bielsku, dlatego że wywodzimy się wszyscy z tego samego ruchu braci stanowczych chrześcijan. A podziwiam te 100 lat
ze względu na to, że przecież była wojna. Była zawierucha wojenna. A oprócz tego z naszych zborów powyjeżdżało bardzo wielu ludzi na Bieszczady. I to ludzi, którzy byli liderami, którzy prowadzili te zbory. Oni wszyscy wyjechali. A dzięki działaniu mocy Bożej i łasce Bożej te zbory nadal istnieją i działają. Nie ma nic innego, nie pozostaje nic innego, jak uwielbiać naszego Pana, oddawać Mu cześć i chwałę. A Pan ma wspaniałe obietnice dla nas w swojej łasce i w swoim wielkim miłosierdziu. Ja chciałbym jeszcze ze zboru w Haszlachu przekazać serdeczne, ciepłe pozdrowienia dla zboru w Ustroniu. Mój kontakt ze zborem w Ustroniu polega na tym, taki największy, że tutaj kończyłem seminarium teologiczne. Więc znam wielu, wielu ludzi, wielu braci, nie wszystkich. A chciałbym, żeby nie przedłużać, przeczytać słowo dla tego zboru, ale też i dla nas wszystkich, dla wszystkich zborów, z drugiego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału, wiersz 13, a potem od 15 do 17. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan, nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Czytając ten tekst, tak zwróciłem uwagę na to słowo, które mówi: my powinniśmy zawsze dziękować za was. Uświadamiam sobie potrzebę, abyśmy nawzajem jako zbory dziękowały za siebie, dlatego że czujemy taką wspólnotę z sobą. I żeby Pan błogosławił, sprawił rozwój, dodawał do tego zboru ludzi, abyśmy byli tak dobrze przygotowani na dzień Jego przyjścia, na dzień chwały. Czuję taką potrzebę i chcę to też tu przed wami powiedzieć, abyście się też modlili za nas w Haszlachu i za innymi zborami, a my też będziemy chcieli się modlić za wszystkimi zborami z tej grupy braci stanowczych chrześcijan. Szczególnie z tej grupy, prawda? Bo tak wspominamy często też i inne zbory, ale szczególnie całą tą grupę. A poza tym jest jeszcze taka jedna myśl, którą tu chciałbym z tego tekstu tylko powiedzieć, że Bóg dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. Często próbujemy kogoś pocieszyć bez dobrej nadziei. Mówimy mu: no jakoś to będzie, bracie kochany, jakaś to będzie, kochana siostro, wszystko się rozwiąże. Ale Bóg, który nas pocieszył i pociesza, daje nie tylko pocieszenie, ale też i dobrą nadzieję. Jeżeli jest pocieszenie powiązane z dobrą nadzieją, to jest takie kompletne, wspaniałe błogosławieństwo. I w tym słowie tego wam życzę dla waszego zboru. Dziękuję. Kochani pastorzy, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam w imieniu całego zboru za te piękne słowa życzeń, wsparcia, zachęty.
Bardzo to miłe, że byliście z nami i świętujemy razem. Za moment już będziemy prosić naszego biskupa, ale jeszcze prosimy Arka o jedną pieśń. To jeszcze tylko jedno słowo refleksji. Pamiętacie zborownicy, kilka tygodni temu mieliśmy tutaj gościa z najmłodszego zboru. Zboru, który na dziś chyba liczy może miesiąc. Ze Brzydowic. I z tego miejsca on powiedział w ten sposób, bo słyszał ogłoszenia o stuleciu. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma go na tym miejscu. Czy się nie zagubił w tłumie? Nie widzę. Powiedział takie zdanie, że on by nie chciał 100 lat obchodzić. Z prostej przyczyny. Pewnie on z racji na wiek nie byłby w stanie tego doczekać, ale chodzi o cały zbór. Dlatego, że za 100 lat naprawdę wierzymy, że będziemy u Pana. Kochani, ostatnie tygodnie mojego życia, przeplatane dni, przeplatane są przez 3 wersety, 2 wersety z Księgi Michała. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że i słuchając całej tej historii i wszyscy tak jak dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, że Kościół składa się z ludzi, którzy są ludźmi, którzy często wołają do Boga, którzy z Boga uczynili swoją moc, którzy z Pana Boga uczynili swój skarb, którzy w którymś momencie swojego życia przyszli pod krzyż Jezusa. Wszyscy, mam nadzieję, jak tu jesteśmy, to wszystko nas łączy. Łączy nas to, że Jezus jest dla nas wszystkim. Wszystkim, co mamy, co chcemy posiadać i z czym chcemy iść przez życie. A Księga Michała, 7 rozdział, 18-19 wiersz powiada: któż jest Boże jak Ty? Bo tak jak również tu było już powiedziane, że piękna jest to rocznica, mamy co wspominać, ale któryś z braci też to powiedział, że myślę, że przede wszystkim wspominamy dzisiaj Bożą wierność. Że z pokolenia w pokolenie On okazywał się wierny. Pomimo naszych zaniedbań często, naszych niedoskonałości, On okazywał się wierny. I był z nami, jest z nami i będzie z nami. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, której nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Taki jest Bóg. I myślę, że bez tego, tej Jego łaski, tej Jego miłości, może i nawet dziś nie spotkalibyśmy się na tym miejscu. Więc chciejmy Bogu być bardzo wdzięczni za Jego łaskę i za Jego wierność. Jezus, Bóg.
Znosisz mój wstyd, mój grzech, gdy mnie podnosisz, chwalę Cię, Tyś wszystkim dla mnie jest. Kiedy osłabnę, wzmocnisz mnie, gdy będę pragnął wielbię Cię, Tyś wszystkim dla mnie jest. Jezus, wielbię Cię, wielkie imię Twe. Jezus, Boży Syn, Twe imię godne jest. Tak, Panie Jezu, Jezus, wielbię Cię, wielkie imię Twe. Jezus, Boży Syn, Twe imię godne jest. Bogu, siostry i bracia. Po tych 2,5 godzinach już z niewielkim entuzjazmem Pana chwalicie. Chwała Bogu! No, teraz się poczułem jak w Ustroniu. Halleluja. Zanim przejdę do... chciałem powiedzieć do rzeczy, ale do innych rzeczy może. Chciałbym wręczyć pastorowi laurkę. Zapraszam Cię, pastorze. Laurka jak laurka. Staraliśmy się, żeby ręka mi nie zadrżała, gdy będę podpisywał i żeby podpis był właściwy. Natomiast chcemy w imieniu całego Kościoła Zielonoświątkowego tę laurkę i te gratulacje przekazać Wam, bo po pierwsze okoliczność jest, ale są również i ważniejsze powody. Te ważniejsze powody są takie, że po pierwsze bardzo Was kochamy. I zbór w Ustroniu to jest rodzina. To są siostry, bracia, umiłowani. Nawet teraz patrzę, jak się uśmiechacie. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, i mówię to bez kurtuazji,
Tak jak dotychczas Kościół Zielonoświątkowy w całej Polsce, a o tym powiem więcej za chwilę, potrzebował was, tak i dzisiaj, nie tylko stanowczy, ja się też do stanowczych zapiszę, ale Kościół Zielonoświątkowy potrzebuje was, waszego obdarowania, obecności Jezusa, waszej służby. I dając tę laurkę, chciałbym, byście pamiętali, że was kochamy i ciągle bardzo potrzebujemy. Ale nie obędzie się również i bez moich wspomnień, jeśli pozwolicie. Chociaż zastanawiam się, czy mam być litościwy nad wami, czy bardzo litościwy. Jeśli chodzi o czas mojego wystąpienia, zobaczymy, jak mi wyjdzie. Nie będę zganiał na Ducha Świętego, że mnie natchnął. Przypominam sobie jedno wydarzenie, które dla mnie osobiście i dla mojej duchowości stało się bardzo ważne. To były lata 80., już nawet nie pamiętam, który rok. Chyba druga połowa lat 80. Telewizja Polska zrobiła program o naszym Kościele. Wiem, że jedna część tego programu była realizowana tutaj w Ustroniu. I brat Michał, ówczesny pastor, a potem prezbiter naczelny, nie bójmy się tego słowa, nasz biskup wieloletni, powiedział wtedy taką rzecz. Ja pewnie nie cytuję dokładnie, ale to było coś, co zmieniło moje życie. Powiedział tak, módlmy się wspólnie, niech na tym miejscu powstanie szum uwielbienia Jezusa. Szum naszej modlitwy. To było tak przepiękne, że zmieniło to moje życie, ukształtowało to moją tożsamość duchową. I dzisiaj muszę się wam przyznać, siostry i bracia, do pewnego plagiatu. Coś niezwykłego w tym było, coś niezwykle proroczego. Bo używałem tego sformułowania, nie przypominając o bracie Michale, używałem tego sformułowania wielokrotnie. Dziesiątki razy, może setki razy. I zauważyłem jedną rzecz, może w tym nie tylko o słowa chodziło, ale wiele razy, kiedy te słowa po bracie Michale wypowiadane, ja powtarzałem. Duch Święty w niezwykły sposób przychodził. I kiedy przypominam sobie te różne chwile, wydarzenia, wtedy w Ustroniu, co pokazała telewizja, a potem w moim życiu, w mojej służbie pastorskiej, bracie Michale, dzisiaj do ciebie zwracam te słowa twojego autorstwa, ale jakże wdzięczny jestem za to, że mogłem ich używać. Jakże wdzięczny jestem za to, że kiedy prosiłem Boży lud, o to, byśmy tym szumem chwały i modlitwy uwielbiali Pana. Duch Święty przychodził, tak jak wtedy do was w Ustroniu. Jakże wdzięczny jestem Bogu za to, co Pan uczynił przez to wydarzenie. Tak, czuję się waszym dłużnikiem, siostry i bracia. Dłużnikiem naszego umiłowanego brata Michała, ale i waszym. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Kiedy w latach 80. odbywały się modlitwy o uzdrowienie w waszym zborze. Bóg działał w fascynujący sposób. Tyle osób zostało uzdrowionych, dotkniętych, tyle osób także przez to świadectwo uzdrowienia zostało zbawionych. Wiem też, że nie wszystkim tak zwanym teologom, prawdziwym teologom to się bardzo podobało, niektórym tak zwanym mniej. Ja nie wiem, jak to się działo, że ja mieszkając na dalekiej północy, nad samym morzem, rozmawiając z bezdomnymi, słyszałem, jak oni mówili, że Bóg działa w Ustroniu. Nie mam pojęcia, jak to się działo. Nie mieli Facebooka. Ale kiedy głosiłem komuś Ewangelię, kiedy opowiadałem komuś, że Jezus dzisiaj zbawia, Jezus dzisiaj uzdrawia, ludzie gdzieś tam na północy mówili, ach wiem, wiem, w Ustroniu modlą się o chorych i Bóg ich uzdrawia.
Dziękuję wam za to. Może to już tak trochę żartem, ale nie wiem, kto tam w urzędzie miejskim u was jest prorokiem. Czy to pan sekretarz? Bo mnie to przypomina mewy, które opowiadały o tym, co się działo w Ustroniu. Po drugiej stronie Polski. Niech to będzie proroczy obraz tego, że dzisiaj, kiedy Bóg będzie działał w zborze w Ustroniu, to mewy w Mielnie będą opowiadać, co Bóg czyni. I niech tak się stanie. Mówię o tym po to, siostry i bracia, byście wiedzieli o tym, że wasze duchowe dziedzictwo jest dużo większe, niż wam się wydaje. I wasze duchowe przeznaczenie, do którego powołał was Pan, jest nie do opowiedzenia, nawet gdyby to nabożeństwo trwało 16 godzin. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. To jest troszkę tak, jak ze źródełkiem, wy to powinniście lepiej ode mnie wiedzieć, ze źródełkiem, które wybija gdzieś w górach. Kto może pomyśleć, co z tym źródełkiem będzie gdzieś tam daleko po drodze? Ilu ludzi się napije tej wody? Ilu roślinom da pożywienie i napój, by rosły? Ilu zwierzętom uratuje życie? Jak będzie pomocne w najróżniejszych dziedzinach życia, to właśnie źródełko. I zdaję sobie sprawę z tego, siostry i bracia, że wy tak trochę o sobie, o stanowczych. Ja tu będę cię, bracie, prześladował za tych stanowczych. Ale chcę wam powiedzieć, że tak długo, jak długo to źródełko bije i ta woda gdziekolwiek dociera, jest błogosławieństwem dla wszystkich. Nie wierzycie mi, to wam troszeczkę jeszcze dopowiem. Bo mój serdeczny przyjaciel, pastor Leszek Mocha, z którym tyle rzeczy razem robimy i za którego Bogu też z całego serca dziękuję. Dla was to jest tak, że nawrócił się brat, fajny, no coś tam robi, jest pastorem, ale to źródełko z Ustronia nawet w Indiach daje napój życia wiecznego. W jakimś sensie to jest powiązane. Dla was to być może jest tak, że tam są jakieś drzwi do seminarium teologicznego w Ustroniu. Bracie Andrzeju, gdzie jesteś? Brat Andrzej Luber. O, właściwie to gdybym zaczynał nabożeństwo, bym was tutaj przesadził do przodu. Należy wam się miejsce z przodu, ale tak czy inaczej moje oczy się nasycają waszym widokiem. Też jesteście piękni. To chcę powiedzieć, że dla was to są tylko jakieś drzwi. No tak, jest pomieszczenie, ale ile osób w Polsce służy dlatego, że zbór w Ustroniu otworzył się także i na tę służbę w jakiś sposób przez brata Andrzeja Lubera. I niech płynie ta woda. Niech płyną te źródła. Taki jestem z was dumny, siostry i bracia. I tak dziękuję Bogu za waszą służbę. Ale pozwólcie, patrzę na ten zegar, chyba tylko na dzisiaj się czas zatrzymał tam. Ale będę obserwował pilnie. Bardzo krótko, bardzo mocno się skrócę, ale chcę wam przypomnieć słowa Pana Jezusa, z głębokim przeświadczeniem, że te słowa dzisiaj was dotyczą. Z głębokim przeświadczeniem, że Bóg chce wam pokazać pewną bardzo ważną rzecz, której od was oczekuje i która będzie błogosławieństwem i dla was, i dla całego Kościoła. Już nie ujmuję, czy w Polsce, czy poza Polską, bo przeważnie jest tak, że Bóg robi więcej, niż się spodziewamy i niż wiemy nawet. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 35 wiersz. Apostoł Paweł, żegnając się ze starszyzną w Efezie, udziela im ostatnich porad. Mówi, jak mają pielęgnować Kościół, jak mają dbać o siebie. Mówi pewne ważne rzeczy.
Ta druga część powiada, należy pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dzisiaj przed nami, przed zborem w Ustroniu, są powtarzane słowa Jezusa, które w Ewangeliach się nie znalazły, w jakiś sposób zostały przekazywane przez apostołów czy przez słuchaczy, aż apostoł Paweł, mówiąc o tym przy Łukaszu, kronikarzu Dziejów Apostolskich, przypomina te słowa i mówi, sam Pan Jezus te słowa powiedział. I powiedział Pan Jezus o dwóch błogosławieństwach. Pan Jezus powiedział o błogosławieństwie mniejszym i powiedział o błogosławieństwie większym. Dzisiaj, i zresztą bardzo słusznie, mówiliście do tej pory o błogosławieństwie mniejszym. Błogosławieństwie, które zostało wam podarowane. Błogosławieństwie mniejszym, którego dokonał pośród was Bóg. Jest tutaj mowa o tym, co przyjęliście od Pana. Co wzięliście od samego Boga. Czym was Bóg łaskawie obdarował. Za co winniście Bogu wdzięczność, czy rocznica jest setna, czy trzysetna, to nie ma znaczenia. Mamy okazywać wdzięczność. Ale jednocześnie apostoł Paweł w tym fragmencie powiada tak, jest rzecz bardziej błogosławiona niż te błogosławieństwa, które przyjmujemy od Boga, niż te łaski, które od Pana przyjmujemy. Jeszcze większym błogosławieństwem jest to, żebyśmy przekazywali je dalej, żebyśmy dali te błogosławieństwa wszystkim, komukolwiek możemy te błogosławieństwa dać. Chce mi się rozgadać, ale będę się tylko ograniczał. Kto z was słyszał bajkę o złotej rybce? Proszę, pomachajcie do mnie ręką. Właściwie to nie was powinienem pytać, tylko te dzieci, które tam są. Już teraz nie będę was prosił o to, żebyście podnosili rękę, bo wstyd. Ja tylko się przyznam do mojego wstydu. Kto z was marzył o tym, żeby kiedyś taką złotą rybkę złowić? Kto z nas nie myślał o tym, żeby te trzy życzenia wypowiedzieć ze szczególną ostrożnością przy tym trzecim? Nie wiem, jakie tam życzenia sobie wymyśliliście. Ale czyż nie byłoby rzeczą cudowną, gdybyśmy złapali taką złotą rybkę? Oj, przemyślelibyśmy to wszystko. A więc chcielibyśmy tego. Mam do was inne pytanie. Kto z was marzył o tym, żeby być złotą rybką, która spełnia czyjeś życzenia? Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I nie mówię tutaj oczywiście o darze zbawienia wiecznego, które z niczym nie da się porównać. Ale mówię o tym, że Bóg, jeśli do czegoś powołał Kościół, to przede wszystkim, żeby być złotą rybką. Żeby dawać bezcenne i cudowne dary, które przewyższają wszelkie ludzkie wyobrażenie. Bo Bóg powołał Kościół swój do tego, żeby Kościół stał się dawcą. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Abyśmy rozdawali uzdrowienie, abyśmy najpierw rozdawali zbawienie wszem i wokół. Żebyśmy rozdawali naszą miłość, żebyśmy rozdawali naszą radość, żebyśmy rozdawali nasz pokój, żebyśmy byli znani jako dawcy, a nie jako biorcy. Żebyśmy byli znani jako ci, którzy szukają możliwości, by stać się błogosławieństwem dla kogokolwiek. I nie wymieniłem bardzo ważnej rzeczy, siostro Tatiano, będę żałował. Jakie wielkie błogosławieństwo cały kraj i zagranica miały przez twoją służbę. Ile kobiet i ile rodzin zostało dotkniętych twoją służbą. To też się wiąże jakoś ze zborem. Siostro Tatiano, tak się cieszę. Niech cię Bóg błogosławi. Dziękuję ci za twoją służbę. Czyż nie jest rzeczą błogosławioną dawać? To jest cudowny dar, prezent. Od Boga, że możemy być dawcami. Wierzę, że Pan Bóg nas wzywa, zbór w Ustroniu wzywa.
bo Bóg nie zakończył w was dobrego dzieła. Nawet ze ślubami. Dawajcie te śluby. Dawajcie te chrzty. Chciałbym, i to jest moje marzenie dla mnie osobiście, ale wierzę, że to jest Boża wola i dla was, dla tego zboru, żebyście byli dawcami. Był taki zbór w Antiochii. Pamiętacie, 13 rozdział Dziejów Apostolskich. I wtedy Duch Święty, kiedy oni sprawowali służbę, powiada: odłączcie mi Pawła i Barnabę. Jak ja bym się dowiedział, będąc w zborze w Antiochii, że Pawła i Barnabę mi zabierają, włosy z głowy bym powyrywał. Pawła? Barnabę? Boże, ty chyba żartujesz. Dali najwspanialszych ludzi, jakich możemy sobie wyobrazić na służbę. Ten zbór zaczął siać w Królestwo Boże. Zaczął siać w naszą Europę, która potem się stała chrześcijańska. Do jakiego stanu doszła, to inna sprawa. Ale ten zbór postanowił, że będzie siewcą, dawcą, że będzie błogosławił wszystkie narody, jakie tylko może błogosławić, bo zapragnęli być dawcami, a nie tylko biorcami. Moje wykształcenie teologiczne jest historyczne, więc kiedy wysyłali ich, nie wiem, może był rok około 50, może trochę wcześniej nawet. Ale kiedy pojawiły się w Europie prześladowania, najgorsze prześladowania w historii za cesarza Dioklecjana, mniej więcej 280 rok, a więc 230-240 lat później. W kronikach jest zapisane, że podczas tych prześladowań zbór w Antiochii wysyłał swoich biskupów do prześladowanej Europy, żeby zobaczyli, czy czegoś dla nich się nie da zrobić. Czy nie da się jakoś tej prześladowanej Europie i Rzymowi szczególnie ulżyć? I oni tam poszli, żeby się dowiedzieć, czy coś można dla nich zrobić. 230 lat później. Oni tak byli nastawieni na dawanie, na to, by być błogosławieństwem dla innych. Byli tak nastawieni na to, żeby pójść i się interesować, co mogą zrobić. Nie dla samych siebie, ale dać z samych siebie. Drogi zborze pański, wiem, że przychodzimy do zboru i mówimy tak: chcę być ubłogosławiony, chcę być nasycony, chcę wyjść z kościoła w niedzielę czy w środę, nie wiem kiedy macie tu nabożeństwa, z duchową satysfakcją. Mówimy: chcę być uzdrowiony, chcę doświadczyć zainteresowania i miłości ze strony braci i sióstr. To jest błogosławieństwo, ale jest większe błogosławieństwo. I jeśli jesteśmy chociaż trochę dojrzałymi chrześcijanami, to znaczy, że przychodząc w niedzielę na nabożeństwo, może powinniśmy rolę odwrócić i powiedzieć: tak, ja sam potrzebuję przebaczenia, ale jeszcze bardziej idę do zboru, żeby przebaczyć każdemu, kto potrzebuje tego przebaczenia. Wiem, że potrzebuję miłości. Potrzebuję, żeby ktoś mnie zrozumiał, ale idę do tego zboru po to, żeby samemu dać miłość i dać komuś zrozumienie, dać tę empatię i powiedzieć: nikt nie chce z tobą rozmawiać, to ja będę z tobą rozmawiał. Dam ci samego siebie. Słusznie oczekujemy duszy, uzdrowienia duszy i ciała, ale idź w niedzielę na nabożeństwo z modlitwą: Boże, a może dzisiaj ja komuś dam uzdrowienie duszy albo ciała, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Kiedy chcemy, żeby dodano nam skrzydeł na nabożeństwie w niedzielę, to może zacznij przychodzić do zboru z nastawieniem: Boże, daj mi kogoś, komu dzisiaj dodam skrzydeł. Daj mi kogoś, kogo przytulę, komu coś powiem, żeby wrócił do domu z dodanymi skrzydłami, żeby powiedział: Boże, jak się cieszę, że poszedłem do zboru, bo ktoś mi dodał skrzydeł. Oczekujemy pomocy, porady, ale jeszcze lepiej, jeśli my sami dajemy tę pomoc i poradę.
dawajmy to wszystko. Bardzo się skracam. Chciałem powiedzieć o tym, jak wielkie znaczenie w ostatnich latach miała nasza pomoc dla Ukrainy. Też chcę wam powiedzieć, tutaj w zborze w Ustroniu są osoby, rodziny, które wspierały inne rodziny na Ukrainie. Oni nawet pewnie nie są w stanie wam w odpowiedni sposób podziękować. Ale dla was chcę powiedzieć tak. Otrzymaliście od Boga większe błogosławieństwo, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Niech was Bóg błogosławi za to. Takie powinno być nasze życie. Sam to zdanie wymyśliłem, nie wiem, czy jest poprawne, czy nie, ale pozwólcie, że powiem i chcę was prosić, byście, gdy zmierzam ku końcowi, wysłuchali tego z uwagą. Kościół został zaprojektowany, by być sługą. Bezinteresownie, z wielkim poświęceniem i oddaniem służyć. Jeśli Kościół staje się panem, staje się zazwyczaj okrutnym panem. Bo jedynym panem i suwerenem, który wie, jak okazywać łaskę, jest Jezus Chrystus. Czasem Kościół przybiera postać pana. Nie, Kościół nie może być panem. Kościół musi być sługą. Nawet kiedy dyscyplinuje ludzi, musi to robić jako sługa. Bo jest niebezpieczeństwo, że się zamieni w okrutnego pana. Kościół jest zaprojektowany, by służyć. By dawać siebie. By innym oddawać to, co ma najcenniejsze. W sposób hojny, błogosławiony. Siostry i bracia, dajcie z siebie to, co najcenniejsze. Wiem, że Pan Jezus Chrystus dzisiaj was do tego wzywa. Dawajcie ludziom w tym zborze przebaczenie. Dawajcie ludziom miłość. Dawajcie ludziom tę empatię, czyli zrozumienie, by się wczuć w ich serca, w ich sytuację. Leczcie tych ludzi duchowo i cieleśnie. Chrońcie ich życie. Dawajcie z siebie to, co najpiękniejsze i najcenniejsze. I niech to źródło tej waszej służby, tego cudownego daru wypływa i wypływa i wypływa, a zostawcie to już Bogu, gdzie ono dopłynie. Mnie się zdaje, że na cały świat. Przerywam moje kazanie, nie do końca opowiedziane, nie do końca wypowiedziane, ale myślę, że wystarczająco mocno zrozumiałe. Dziękuję Bogu za was. Ja się czuję w wielu kwestiach mojego życia duchowym dzieckiem tego zboru, a szczególnie duchowym dzieckiem mojego drogiego biskupa, brata Michała Chydzika. Moje życie się zmieniło, bo od was to źródło wypływało. Ale chciałbym was prosić, żebyście tego źródła nie zatkali, tylko je odetkajcie, jeśli przytkało się. Odetkajcie to źródło, bo ta północ ciągle was potrzebuje. I południe was potrzebuje. I wschód, nie wiem, gdzie ten wschód, i zachód. Nie wiem, czy mi się kierunki z tej ekscytacji nie pomieszały. Ale i tak was kocham, nawet jak mi się wszystko miesza. Odetkajcie wszystkie te źródełka. Niech płynie jak najobfitszym strumieniem namaszczenie, miłość i łaska Boża. Bo my ciągle potrzebujemy zborów w Ustroniu, żeby stał się błogosławieństwem dla całego naszego kraju i innych krajów. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję, że mogłem dzisiaj z wami być. Kocham was i z całego serca błogosławię. Amen.